Szanowni Państwo, zanim jeszcze go odsłonimy, może kilka takich, może takich moich refleksji, bo jakkolwiek by nie było, twórca, o którym dzisiaj będziemy mówić, to możemy powiedzieć, że to był ostatni z tych artystów, który pojmował sztukę jako posłannictwo narodowe, a swoją twórczość jako służbę. Kiedy mamy stulecie odzyskania niepodległości, ten właśnie artysta niesamowicie wkomponowuje nam się właśnie w ten czas tych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. A jakiż to obraz odsłonimy? Szanowni Państwo, tadam, odsłaniam. Oddaję głos pani Zofii Krzykowskiej, zatem Jacek Malczewski, popularny artysta, znany, ale posłuchajmy, bo myślę, że wiele ciekawostek się dobrze. Dobry wieczór Państwu. Tak jak pani dyrektor powiedziała, był ostatnim chyba z malarzy, który pojmował tak swoją misję artysty, a do swoich uczniów mówił: malujcie tak, żeby Polska zmartwychwstała. Dlatego też to, co dzisiaj będziemy prezentować, wpisuje się niejako w te obchody stulecia odzyskania niepodległości naszego kraju. Syberiada. Może króciutko jeszcze na samym wstępie powiem, jak się kształtował życiorys Malczewskiego, ponieważ zajmiemy się tylko małym wycinkiem jego twórczości. Jak wiemy, jego spuścizna jest przeogromna. Jeśli chodzi o tematykę, również tworzył w cyklach, a więc oprócz tych obrazów poświęconych zesłańcom, sybirakom, powstawało mnóstwo portretów przyjaciół, znajomych, jego autoportretów, krypta autoportretów, szczególnie pięknych, jeśli chodzi o przedstawianie na przykład Chrystusa, gdzie jako Chrystus występował on, oczywiście to jako ten kryptoportret. I całe serie Eloe, Elenaj, czy też tematyka związana z Tobiaszem. Tutaj powiem taką może ciekawostkę, może nie wszyscy Państwo wiedzą. Pod koniec życia Malczewski był tercjarzem i kiedy zmarł, jego łoże śmierci znalazło się pod dużym jego obrazem przedstawiającym Tobiasza z aniołami. I proszę Państwa, ten obraz znajduje się w Muzeum Śląskim w Katowicach. Warto go sobie obejrzeć. Bardzo dużych rozmiarów, 2,5 na 2 metry, więc sporych rozmiarów. Bardzo interesujący. Jeśli zaś chodzi o twórczość Malczewskiego, możemy ją też w dość dobrym stopniu poznać na podstawie zbiorów naszych śląskich, bo zarówno w Muzeum Śląskim, jak i w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu są świetne prace tego artysty i zachęcam do odwiedzenia. Jak już mówiłam na poprzednim spotkaniu, kiedy powstawało Muzeum Śląskie, pan wówczas doktor Tadeusz Dobrowolski dał sobie za zadanie stworzenie świetnej galerii malarstwa polskiego i brał pod uwagę tylko najlepsze i najbardziej reprezentatywne dzieła twórców polskich. Natomiast po wojnie wiemy, że to Muzeum Śląskie zostało rozebrane przez Niemców i po wojnie zbiory znalazły się w Bytomiu. I tam uzupełniano tą galerię malarstwa polskiego o kolejne obrazy równie świetne. Kiedy powstało Muzeum Śląskie w Katowicach po wojnie, tą część, która została zgromadzona przed wojną do Muzeum Śląskiego, przeniesiono do Katowic, natomiast ta część, która była zgromadzona po wojnie już w Bytomiu, została w Bytomiu. Także troszkę to podzielono, ale no, tym sposobem zarówno w Katowicach, jak i w Bytomiu znajdują się dwa świetne zbiory. No a teraz wracajmy do naszego tematu. Powiedziałam, że pokrótce wspomnę życiorys Malczewskiego. Urodził się w Radomiu, studia artystyczne odbywał w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Szynalewskiego, u Szczkiewicza, takiego też znanego nauczyciela sztuki. No i u Matejki. Do Matejki nie było się łatwo dostać. Dostał się na te studia do wielkiego mistrza po tak zwanej znajomości, bo tam przyjaciel ojca przyjaźnił się z Matejką. No Matejko obejrzał szkice i
to, co Malczewski młody potrafił robić. No i uznał, że jest bardzo zdolny, więc warto. No i rzeczywiście Malczewski u niego studiował czas jakiś, ale w końcu doszedł do wniosku, że to mu nie wystarcza, on by chciał do Paryża. No, do Paryża to też nie było takie łatwe, tym bardziej, że należało uzyskać zgodę Matejki, no jakżeż tak. No, ale udało się to jakoś bezkonfliktowo osiągnąć, pojechał do Paryża, a już wcześniej interesował się tym tematyką powstańczą, sybiracką, dlatego, że jeszcze w latach dziecięcych jego opiekunem był Dygasiński, który był powstańcem jeszcze listopadowym, natomiast ojciec jego i rodzice bardzo byli wielkimi patriotami i bardzo często mówili o tym. Młody, mały Malczewski pamiętał, że w domu ojca odbywały się spotkania z takimi zacnymi osobami, gdzie wspominano i mówiono o Polsce, o odzyskaniu niepodległości. Więc to wywarło wielkie wrażenie na tym młodym, przyszłym adepcie sztuki. No, oprócz studiów w Paryżu, z których wrócił znowu do Matejki, udało się jakoś, ale potem też odbywał podróże do Włoch, Grecji i Monachium. Brał też udział w takiej wyprawie jako rysownik w ekspedycji naukowej Lanz-Chorońskiego do Pamfilii i Pizydy w Azji Mniejszej. Potem w latach 80., początkach 80. częściowo spędził w Krakowie, w Radomiu, w Wielkim, pod Radomiem, w Horodyszczu, na Podolu, a osiadł na stałe ostatecznie w Krakowie. Wyjeżdżał jeszcze potem do Włoch. Ten wyjazd do Włoch potem to był w towarzystwie pani Balowej. Pamiętacie państwo, kiedy pani Kasia Jarmów wspominała o tych amorach Malczewskiego i przepięknej pani Balowej. Tak uważali współcześnie, że rzeczywiście bardzo piękna. O 23 lata młodsza od Malczewskiego, wywarła na nim przeogromne wrażenie. Wszystko byłoby dobrze, tylko wyjazd wspólny do Włoch, no był to już skandal. Potem żonę błagał o przebaczenie, ta zażyłość skończyła się dopiero w chwili wybuchu I wojny światowej, kiedy Malczewscy udali się do Wiednia. No i jakoś to się skończyło, nie było trudno, nie było łatwo uzyskać przebaczenia żony, no ale ostatecznie jakoś to się odbyło, aczkolwiek żona tego mu długo nie wybaczyła. Pani Balowa występuje jako modelka w wielu, wielu obrazach Malczewskiego, podobnie zresztą jak żona, też była świetną modelką i też piękną kobietą. I ten portret pani Balowej także tutaj się pojawi, zobaczycie państwo. Jeszcze wróćmy do życiorysu. Otóż uczył Malczewski później i w Szkole Sztuk Pięknych, bo najpierw to była Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie, potem był jeszcze profesorem w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych już wówczas. I nawet czas jakiś rektorem. Ostatnie lata życia spędził w Lusławicach i Charczewicach koło Zakliczyna. Był też współzałożycielem znanego Towarzystwa Sztuka, gdzie tam należeli twórcy młodopolscy i członkiem Grupy Zero. Zmarł w Krakowie, gdzie był chowany bardzo uroczyście przy obecności ogromnych tłumów. Był uznany. Jeśli zaś chodzi o tą twórczość, te pierwsze lata twórczości, jak wspomniałam, bardzo interesował się tą tematyką sybiracką, a szczególny wpływ wywarł na nim utwór Słowackiego Angeli i również kartony Grotgera. Wiemy, że Grotger stworzył cykl tych obrazów, które mówiły o powstaniu, cykl Warszawa na przykład, to wywarło na nim ogromne wrażenie i potem w swojej twórczości do tego nawiązywał. Będąc jeszcze w Paryżu na tych studiach, stworzył takie szkice poświęcone właśnie Elenaj i Sybirakom, także pobytom Sybiraków właśnie tam na tej obcej ziemi nieprzyjaznej. Kiedy wrócił do kraju, stworzył swoje dzieła i powstało, tutaj państwo zobaczycie, pierwszy obraz Śmierć Wygnanki, Śmierć Elenaj. Jeśli państwo jakoś kojarzycie troszeczkę te późniejsze obrazy, to widać, że to jest dość odmienne od tego, co powstawało później.
Tutaj ciekawostką jest to, że ta postać w środku tych trzech takich jest powstańców, jeden z nich płacze, ta postać środkowa to jest portret ojca Malczewskiego. No oczywiście przy tych wygnańcach zawsze jest ta postać tego pilnującego, tego żandarma. No i Angeli płaczący. Tu to jest jeszcze czas, kiedy Malczewski zwracał bardzo uwagę na drobiazgowe oddanie, bardzo dokładne oddanie szczegółów, bardzo realistyczne. To też było zasługą studiów w Paryżu, gdzie ten naturalizm potem się kształtował. Tutaj jeszcze taka piękna właśnie ta Elena, aczkolwiek ten obraz wywarł duże wrażenie, ponieważ on był potem wystawiany w kraju. Sam obraz, bo to powstał w Paryżu szkic, natomiast sam obraz powstał już w kraju. Wywarł tak duże wrażenie, że no tłumy się ustawiały rzeczywiście, aby oglądać te dzieła Malczewskiego. Chociaż z jednej strony krytycy zarzucali, że no z jednej strony to jest to za mało, takie właśnie poetyckie, liryczne, a z drugiej strony jeden z tych krytyków zalecał Malczewskiego, aby może się udał na Syberię i zobaczył, jak to tam naprawdę wygląda. Tutaj jeszcze mamy taki obraz, gdzie występuje bardzo wiele osób. Niektórzy porównują to też do obrazów, które też związane są ze śmiercią, mianowicie Zimlera, śmierć Barbary Radziwiłłówny, czy też samego Matejki, Kochanowski u łoża zmarłej Urszulki. Więc ten wpływ kompozycyjny jakoś tutaj na pewno wywarł wrażenie na samym Malczewskim. O matko, co mi się tu porobiło? Nie to. Tak. Tak jak wspomniałam, ten pierwszy okres to był ten okres, powiedzmy, poświęcony sprawom narodowym i sybirackim, ale też i ludowości. Zresztą no, ten późniejszy już okres to początek XX wieku. Młoda Polska była młoda na ludowość i ten element też został wykorzystany, aczkolwiek w każdym z tych elementów Malczewski był swoisty, zupełnie odmienny od tego, co się powszechnie robiło. Tu jeden z właśnie z tych pierwszych obrazów jeszcze poświęconych wygnańcom na Sybir. To jest odpoczynek w kopalni. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo dokładnie tutaj artysta oddał różne odczucia tych postaci. Smutek, zrezygnowanie, rozpacz. No na pierwszym planie te przedmioty związane właśnie z pracą tych biednych ludzi, ledwo żyjących, odpoczywających. Natomiast ukojenie być może mogła przynieść ludziom muzyka. Proszę spojrzeć na tego młodzieńca, który tam stoi, tam pod tym szynelem ma skrzypce i być może ta muzyka miała przynosić ukojenie tym osobom. Jak wspomniałam, no wielki wpływ na twórczość taką miał Angeli, ale też i inne utwory. Mianowicie znał się z Żeromskim, a to już też i w późniejszym czasie. I będziemy też o tym mówić. Także jego twórczość była spójna z twórczością autora Wiernej Rzeki i ta poetyka tych utworów Żeromskiego poświęconych właśnie tej tematyce była bardzo bliska Malczewskiemu. Jeśli chodzi o tę twórczość, bardzo się też zaprzyjaźnił ze Stanisławem Witkiewiczem. Pamiętacie Państwo, jak mówiliśmy o Chełmońskim, że kiedy Chełmoński przebywał w Warszawie, wynajęli takie skromne pomieszczenie w hotelu europejskim, no żeby tam tworzyć, byli bardzo biedni. I przebywał z nimi także Stanisław Witkiewicz. Otóż Stanisław Witkiewicz znalazł się na Syberii ze swoim ojcem jako 12-letni chłopiec, ze swoją mamą, ponieważ też brał udział w powstaniu listopadowym jako kurier, tam donosił jedzenie, no i ojca skazano, mamę też.
no, rodzice nie chcieli zostawiać dzieci sami, więc wszyscy pojechali na Syberię. I on tam przebywał z rodzicami, musieli to być ciężkie warunki, ponieważ w tej pracowni z Chełmońskim, kiedy oni tam mieli ci towarzysze niedoli jakieś wyrka, natomiast Witkiewicz spał na podłodze na zwiniętej firance, przyzwyczajony do tego, że tak na takim twardym legowisku się spało. I z Witkiewiczem, który cenił twórczość Malczewskiego, także tą sybiracką, który w przeciwieństwie do tych wcześniejszych krytyk powiedział, że dobrze oddał nastrój i charakter tego środowiska, tego pobytu sybiraków w niewoli, zaprzyjaźnił się bardzo i pokażę Państwu potem, jeszcze spojrzycie Państwo na ten obraz. Nie wiem, tutaj był też wykład takiego naszego młodego przyjaciela, który mówił o tym, że zauważył jakby wizerunek Modrzejewskiej w tych postaci tej pani w saniach. A może tutaj też by odnalazł Witkiewicza. Zobaczymy. Będzie miał zadanie. Będzie miał zadanie, tak. Tak, spojrzę jeszcze do mojej ściągi, co chciałam powiedzieć. Aha. Ponieważ no to już też i później to był czas, kiedy tego realizmu także w literaturze. Otóż Malczewski zyskał bardzo dobre opinie też współczesnych sobie pisarzy, między innymi Prusa, który powiedział, że Malczewski to przedstawił człowieka duchowo rozwiniętego, zamieniającego nagle całościowe otoczenie i ludzi, zmieniającego. Konopnicka przebywała w Krakowie swego czasu i odwiedzała pracownię malarzy. Także odwiedziła pracownię Malczewskiego i stwierdziła, to było w 1893 roku, ale w tym roku, kiedy powstał ten obraz, który tutaj mamy, powiedziała tak, że uderzyło ją sybiracko-realistyczna jedność nastroju i atmosfery pracowni z płótnami, które artysta tworzył. Jeszcze Maria Dąbrowska, to już później. Znała już wówczas całą twórczość Malczewskiego, także znakomicie oceniała tą jego twórczość. No i mamy kolejny obraz Elenaj na łożu śmierci i Angeli, czyli ilustracja do poematu Słowackiego. Będziecie potem Państwo mieli małą niespodziankę, tak a propos tego. Tu już zupełnie inna kompozycja, bardzo statyczna, ten poziom, prawda, tej leżącej, zmarłej, pięknej kobiety i zamyślonego, właściwie zrozpaczonego Angelego, który tworzy taką linię pionową. Całość utrzymana w takim jednolitym kolorycie, dość burym, brunatnym, a to celowy był zabieg, tak, żeby nie rozpraszać uwagi odbiorcy. I tutaj charakterystyczne elementy, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie on się pojawia w twórczości Malczewskiego, zwłaszcza w tych obrazach sybirackich. Proszę zwrócić uwagę też na wyraz twarzy Angelego, właściwie taką zamyśloną, zrozpaczoną, ponieważ to była osoba, właściwie jedyna, no trudno powiedzieć rzecz, ale która wiązała go jeszcze z krajem. Tak jak gdyby ta pamiątka, kiedy ta kobieta żyła, ona dbała, przypominała mu o kraju. To wszystko było żywe, a teraz stracił wszystko. Stracił wszystko, no i właściwie cóż teraz? Jeszcze jedną rzecz tutaj należy podkreślić. Otóż Malczewski w tym okresie, to jest ten wczesny okres, jak wiemy, bardzo dokładnie studiował wszelkie elementy, a więc słomy, te futra renów, wszystkie przedmioty, które się tam znajdowały, potrafił świetnie to oddać i namalować. I na to też zwracano uwagę. Ale tak jak powiedziałam, jeden z krytyków stwierdził, że powinien pojechać na Syberię, bo to nie jest dostatecznie dobre. No więc różny był odbiór, aczkolwiek te obrazy zyskały bardzo wielką popularność i wzruszenie odbiorców, jeśli chodzi o oglądanie podczas pobytu czy prezentacji na wystawach. Także od właściwie młodych lat Malczewski zyskał uznanie. No, tak. Tu jest jeszcze jeden fragment nawiązujący do
poematu słowackiego, mianowicie Umywanie nóg. Też dość taki wstrząsający, ponieważ piękna, młoda kobieta umywa skrwawione stopy mężczyzny, nie brzydzi się tam, prawda, tych brudnych, okropnie skrwawionych nóg, gdzie podkreślone jest, jak bardzo ciężką pracę ci ludzie tam na Syberii pokonywali. Przypuszczam, że jest to też portret jego młodej żony. Jest bardzo podobna do portretu, który on namalował przed jeszcze ślubem. Zupełnie identyczna. No więc zadanie kolejne dla naszego młodego kolegi. Obrazy te były też wystawiane za granicą, zarówno w Paryżu, w Monachium, w Londynie, i pełniły one często rolę właśnie takiego obrazu Polski, losu Polski na Zachodzie, żeby dać znać, jak bardzo tu się źle dzieje. I rzeczywiście taką rolę spełniały. Tutaj mamy piękny obraz na postoju, na etapie, obrazy pod tym tytułem, czy nawiązujące właśnie do tego na etapie, powstało więcej, były bardzo wstrząsające dla odbiorców, zresztą dla nas dzisiaj też. I proszę zwrócić uwagę, jak tutaj temat artysta potraktował. Wszyscy zmęczeni leżą obojętnie, natomiast na łożu umiera młody człowiek. Tutaj z przodu rozmawia dwóch młodszych uczestników tej całej przeprawy. Natomiast zajmuje się tym i słucha go tylko tych ostatnich, być może, słów umierającego człowieka, ten starszy człowiek. Oni są wszyscy tak bardzo zmęczeni, że już są zobojętniali na to, co się wkoło nich dzieje, nawet na śmierć tego młodego człowieka. I jeszcze jeden z serii obrazów na etapie. Zwracano też uwagę na to, że Malczewski malował różne typy postaci. Nie tylko, że w różnym wieku, ponieważ Rosjanie zabierali tam na Sybir, skazywali młodych ludzi, bardzo jeszcze studentów, starych, w średnim wieku, więc przekrój był ogromny, ale nie tylko tak się początkowo uważało, że tam może szlachta brała udział, czy tam w tym powstaniu. Przedstawił wszystkie stany, bo widzimy tutaj i chłopów, i zwykłych, prostych ludzi, i mieszczan, i właśnie studentów, i niemalże dzieci. Tu właśnie na tym obrazie, proszę na to zwrócić uwagę, jak oni są zmęczeni. I ta różnorodność odbioru, różnorodność fizjonomii tych postaci. Jedni zrozpaczeni, zobojętniali, inni tęskniący, płaczący. No i ten oczywiście stojący tutaj i pilnujący ich żandarm. No a na ścianach widzimy portret cara zapewne. Tych wizerunków sybiraków było dość dużo, niektóre szkicowe. No i tutaj taki typowy przykład, właśnie przedstawienie postaci w różnym wieku i różnie reagujących na to, co się dzieje. No i ten pilnujący żandarm. Powstawała też seria, bo były różne tytuły tych obrazów, oprócz tego, że Sybiracy, Wygnańcy i tak dalej, tu właśnie też Wygnańcy, młody człowiek śpiący i taki zrozpaczony, bardzo zamyślony, starszy człowiek, to jest nawiązujący też do tego, cośmy już oglądali. No i tutaj zbliżamy się do mniej więcej kompozycji, którą mamy tutaj prezentowaną w rzeczywistości. To jest Wigilia na Syberii. Prosty stół nakryty jakąś białą płachtą. Ci Sybiracy chcą jakąś Wigilię obejść, ale cóż oni mają do dyspozycji? Właściwie to prawie że puste talerze i kawałek czarnego chleba. I znowu jedna z postaci coś tam wspomina sobie, coś o czymś mówi. Inna zasłania się talerzem, bo pewnie jej się chce płakać, bo wspomina Wigilię w kraju. Zamyślenie, zrozpaczenie,
różna reakcja, a za oknem, to mamy też tutaj na naszym obrazie, ten pilnujący ich stale, co oni tam robią. Jedna z postaci wysypuje okruszki chleba, widzimy tam na dłoni. Więc ta uboga bardzo wigilia i te obrazy robiły rzeczywiście wielkie wrażenie także za granicą na wystawach. One były wystawiane też i w Warszawie i często mamy ten, przy naszym obrazie też, zmieniano tytuł, dlatego żeby właśnie cenzury nie drażnić i to się tyczyło zarówno śmierci Elena, jak i właśnie tych naszych tutaj tak zwanych szyprów, bo to nie jest właściwy tytuł, tylko właśnie wygnańcy albo sybiracy. Mówiłam tutaj o wpływie Żeromskiego, ale też Grodgera. Otóż zarówno u Grodgera, jak i u Żeromskiego pojawia się ten temat śmierci i zrównania właściwie postaci zarówno wrogów, przeciwników. Jeden z piękniejszych obrazów, dużych rozmiarów zresztą, znajduje się w Bytomiu. To jest to, co Państwo tutaj oglądacie. To jest zatytułowany obraz po żniwie, a więc po bitwie w pobliżu dworu. Malczewski, jeszcze ucząc się u Wygasińskiego, przebywał tam w środowisku właśnie tym dworskim, gdzie te bitwy się też rozgrywały. Z Wygasińskim zresztą też udał się na taką wyprawę pod krzyż, gdzie zginął jeden z dowódców powstania. Pamiętał to doskonale. Potem to zresztą uwiecznił na jednym z obrazów, gdzie Chrystus rozciąga ramiona nad tymi dwojgiem byłych powstańców. Tutaj widzimy, że zarówno Rosjanie, jak i polscy powstańcy leżą pod kołowrotem przy dworze po bitwie. Już nie ma znaczenia, po której stronie oni są. Jest tylko ten wyjący pies jeszcze tam. Mówiliśmy o tym, że Malczewski był na studiach w Paryżu. Twórczość tamtych artystów też wywarła na nim wrażenie. I widział, że ci malarze tworzyli też obrazy związane ze śmiercią. Zaraz będziemy mówić jeszcze o Eloe i o Elenaj. Ale twórczość tamtych malarzy miała inny charakter. To było takie odniesienie do memento mori, prawda? Pamiętaj na śmierć, pamiętaj, co się z tym wiąże. Natomiast tutaj miało zupełnie inny oddźwięk. To była ta ofiara dla ojczyzny. To miało swój cel, więc to było zupełnie co innego. I to właśnie ten obraz też niejako do tego nawiązuje. Ta tematyka sybiracka przewijała się przez twórczość Malczewskiego czas jakiś, właściwie cały czas, bo tam się pojawiały też tematy, kiedy jakiś zmęczony, stary człowiek wraca do ojczyzny, wraca do kraju. Bardzo piękne obrazy. Na początku mieliśmy to nawiązanie właśnie do Słowackiego i do Angelego. I proszę spojrzeć, ten temat wrócił po latach 1902, 10, 15, kiedy znowu spotykamy Elenaj na łożu śmierci. Ale to już jest zupełnie co innego. Tamte obrazy, koloryt zgaszony, szary, taki dość nieprzyjemny, przygnębiający, natomiast tutaj jest wielkim malarzem. Tutaj gra rolę także kolor. No i przede wszystkim znakomita kompozycja, ten skrót perspektywiczny. Na pierwszym planie widzimy, jak gdyby nas prawie, że te stopy Elenaj uderzały. Angeli całuje jej stopy zupełnie jak w scenie opłakiwania Chrystusa. No w tle oczywiście Matka Boska Częstochowska. Wspaniale namalowana scena, gdzie ta perspektywa jest znakomicie oddana, znakomicie kolorystycznie zakomponowana, światło padające. I proszę zwrócić uwagę teraz na ten obraz i paręset lat wcześniej. Otóż mówiliśmy o tym, że Malczewski podróżował do Włoch. Był też w Mediolanie, w Galerii Brera i tam spotkał
takie oto dzieło, Manteni, zapewne część Państwa zna, Opłakiwanie Chrystusa. To jest około 1480 rok. W takim olbrzymim skrócie pokazany Chrystus z marmuru leżący na marmurowej płycie. Opłakiwanie tutaj zaledwie widzimy fragment postaci Matki Boskiej Płaczącej, zapewne i być może świętego Jana. Świetnie namalowany, ale proszę też zwrócić uwagę na to, że Elenaj była namalowana nieco z góry, natomiast tutaj jest w takim bardzo silnym skrócie, gdyby ta głowa zmarłego Chrystusa, gdyby ją ukazać w postaci, tą postać na stojąco, byłaby za duża. Ale gdyby namalował we właściwych proporcjach, to nie byłoby jej widać z zakratki piersiowej. No więc to też tutaj jest taki artyzm, natomiast Malczewski to pokonał w ten sposób, że tę scenę pokazał nieco z góry. No i to jest właśnie już ten drugi okres, kiedy znowu wraca do Angelego. Wspaniała postać anioła Eloi, który unosi Elenaj, unosi, będziemy to jeszcze o tym mówić, gdzie ogromną rolę gra przewspaniały koloryt tych skrzydeł. Natomiast Malczewski znany jest jako twórca wielu przepięknych postaci angelologicznych. Na pewno Państwo kojarzycie także, to jest w tym wielkim obrazie, o którym mówiłam, Tobiasz z aniołami w Katowicach. To takie postaci, ni to kobieta, ni to anioł. Natomiast tutaj wspaniała postać, piękna twarz i być może to jest właśnie twarz Pani Balowej. Ponieważ właśnie w tych obrazach późniejszych, gdzie przedstawiał Eloę albo też właśnie Elenaj, postać czy sylwetka twarz Pani Balowej się pojawiała, jak mówiliśmy, wzbudzała ona wielkie zainteresowanie. Pani Balowa była piękną kobietą, natomiast ten anioł jest tu pokazany no, niesamowicie, nie tak anielsko i słodko, jak to było do tej pory, jak inni malarze tworzyli także w tym czasie, to już jest okres Młodej Polski. To jest silna postać, umięśniona o przepięknych skrzydłach, którymi oplata Elenaj i unosi w góry. Mało tego, w tle ukazuje się pejzaż górski, jakiś zaśnieżony, tam jakieś słońce wschodzące. Wspaniała scena. Niesłychane wrażenie robiąca. No, wszyscy oceniający twórczość Malczewskiego mówili, że on to był neorealista i tworzący w okresie Młodej Polski, ale on był zupełnie swój, zupełnie jednorazowy, nikt mu, jeśli chodzi o te przedstawienia, nie dorównał, on był inny. I tak jak powiedziała pani dyrektor, no chodziło o to właśnie nawiązanie do tego i przedstawienie. To był ostatni malarz, który tą sprawę narodową w ten sposób pokazywał i nawiązywał do tego. No teraz wróćmy do naszego obrazu Szypry. On był zakupiony został do Katowic w 1928 roku, w okresie międzywojennym, jeszcze przez doktora Dobrowolskiego. Wcześniej był własnością doktora Adolfa Schwarza w Krakowie, a jeszcze wcześniej Michała Tyszkiewicza w Warszawie. Był wystawiany w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie, potem w Warszawie w 1903 roku i wszędzie zrobił duże wrażenie rzeczywiście. My pamiętamy ten obraz przedstawiający Wigilię Zesłańców. To bardzo zbliżona kompozycja. Jeśli zaś chodzi o samą kompozycję, na co się może rzadko zwraca uwagę, jest to ciekawe także z tego powodu, że jest to jak gdyby ujęte w kadrze fotograficznym. Takie zatrzymanie chwili, nieupozowane zupełnie. Widzimy, że tutaj są obcięte te postaci z boku. Mówiliśmy o tym początku fotografii takiej ruchomej, gdzie można było uchwycić ruch u Chełmońskiego. Tu jest już zupełnie inaczej. Fotografia już była znana, natomiast samo potraktowanie kompozycji w ten sposób było dość nowatorskie. No i znowu widzimy pusty stół. To nie jest Wigilia, to jest jakaś
kolacja, odpoczynek po pracy na Syberii. No i znowu widzimy tą różnorodność typów postaci. Starszy człowiek, i tutaj mówiłam o tym, że być może jest to nawet portret Stanisława Witkiewicza, bo bardzo podobny portret, piękny zresztą, stworzył Malczewski z taką właśnie rozwieszoną fryzurą, z brodą tego człowieka. No jest tutaj przedstawiony jako osoba, no już może w starszym wieku, może najstarsza z tego towarzystwa, ale być może rzeczywiście, ponieważ bardzo cenili się nawzajem ci panowie, ci twórcy, Witkiewicz był, oprócz tego, że malarzem, był także krytykiem sztuki, pisał także o samym Malczewskim, być może go sportretował. Widzimy, że tutaj chyba ta postać na pierwszym planie usiłuje tam z kimś porozmawiać za plecami tego siedzącego człowieka, ale reszta jest taka dość zobojętniała i znowu widzimy tutaj różną reakcję na tą sytuację. Tęsknota za krajem, zobojętnienie, ubogość tego środowiska, grzeją sobie ręce, bo zimno przecież, o szklankę z herbatą, zamyślenie, rozpacz, nie wiadomo, co nas czeka. No jest to charakterystyczne też, że właściwie zarówno w twórczości Słowackiego, jak i w twórczości Malczewskiego nie było już tego etapu, no to cóż tutaj trzeba teraz zrobić, no walczmy dalej, nie? To jest przedstawienie bardzo realistyczne tej sytuacji teraz. No ale tak jak Malczewski powiedział do swoich uczniów, malił się tak, żeby Polska zwyciężyła, żeby Polska z martwych wstała. Za oknem znowu tutaj widzimy, jak to było przy Wigilii Sybiraków, tę postać właśnie pilnującego, podglądającego tych nieszczęsnych ludzi. Myślę, że proszę Państwa, jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to odpowiem, ale przeszlibyśmy jeszcze sobie do innego tematu. Pani dyrektor pewnie nam tutaj pomoże. Ja może na razie tylko dziękuję, tak, możemy podziękować za tą wstępną część, pani dyrektor. Ja tylko chciałabym powiedzieć Państwu, bo o tym nie powiedziałam na początku, że Zofia Krzykowska była również autorką wielkiej wystawy o Malczewskim w Muzeum Śląskim. To była wystawa poświęcona dwóm Malczewskim. No właśnie, Rafałowi i Jacek. Ojciec i syn to się nazywało, ponieważ Jacek Malczewski miał syna także malarza. Obaj zresztą też pisali wiersze, Jacek Malczewski też pisał. Natomiast Rafał, oprócz tego, że malował, to napisał też coś w rodzaju, no powieści powiedzmy, ja to czytałam, więc to nadawałoby się na film z cyklu horrorów. Po jakiejś wojnie, na przykład jedna z książek, po wojnie, gdzie człowiek przerażony, bo wszystko mu zagraża, zabarykaduje się w domu, nie wie, co się stało z rodziną. W końcu ta rodzina wraca, a on się tam zabezpieczył tak bardzo, że ktokolwiek wejdzie, to go zabije. No i tak się rzeczywiście stało z tą rodziną, więc straszne rzeczy. Ale Rafał Malczewski nie był właściwie dość długo ceniony. Natomiast dopiero, kiedy ja tworzyłam tą wystawę, pojechałam do Warszawy i do Agnieszki Morawieckiej, ona była wtedy jeszcze nie dyrektorem, ale kierownikiem działu sztuki, i mówi, co ty tam wybierasz, takie, co to taki Rafał Malczewski, proszę Państwa, teraz jest w modzie, więc to nigdy nic nie wiadomo, prawda? Ceni się go jako takiego modernistycznego malarza. No miał też córkę, portret córeczki, piękny zresztą, i żony też, jest w Muzeum Śląskim w Katowicach i można go zobaczyć, także zachęcam. Także Szanowni Państwo, taki autorytet pod tym naszym renesansowym stropem. Mieliśmy przez 26 lat, pani dyrektor tutaj nie opowiada o tym, że zrobiła tak niesamowite wystawy, a my tutaj musimy patrzeć.